4 oraz 5 marca w hali Solnego Miasta drużyna 7R Solna Wiliczka rozegrała dwa ćwierćfinałowe spotkania z Jokerem w świecie. Obydwa te spotkania Wiliczanki wygrały 3-0 oraz 3-1. W pierwszym meczu najlepszą zawodniczką wybrano Patrycję Ząbek, a w drugim spotkaniu MVP meczu została Judyta Gawlak. Aby przejść do półfinału, potrzebujemy jeszcze jednego zwycięstwa z drużyną ze świecie. Najbliższy mecz 7R Solna zagra na wyjeździe 10 marca i będzie to pierwsza okazja, aby odnieść trzecie zwycięstwo nad Jokerem i awansować do półfinału. Na naszej stronie wiliczkacity.pl można również znaleźć fotorelację z tych spotkań. Kończymy to spotkanie 25-23 w tej trzeciej partii i zwyciężamy w całym spotkaniu 3-0.